sierpniowego dnia, sprawdzając swoją skrzynkę pocztową, zauważyłem wiadomość z tytułem Hasselblad. Wow. Znaczy, tak od razu dla niewtajemniczonych. Co to jest Hasselblad? Hasselblad jest aparatem, jak Rolls-Royce wśród samochodów, jak pałac wśród domków jednorodzinnych, czy jak jacht milionera pomiędzy żaglówkami. Czyli najlepszym aparatem, jaki można sobie wymarzyć, najlepszym, jakim można chcieć fotografować. Zarówno w fotografii analogowej, jak i cyfrowej, bo są w tej chwili cyfrowe Hasselblady. I patrzę taki Hasselblad. Tak, prawdę mówiąc, to marzyłem. Może ktoś, ale nie, to niemożliwe. Co, pożyczy mi aparat wart olbrzymią kwotę pieniędzy. Ale tu rzeczywiście czytam, ale w sumie to ja mogłem panu pożyczyć, bo w sumie podobają mi się pańskie filmy i tak dalej, i tak dalej. Trzy dni później zapukał kurier. Znaczy, pukanie kuriera to u mnie w domu nie słychać, bo jak on tylko przyłoniesie rękę do drzwi, to żeby zrobić taki gest, to razu pies zaczyna szczekać i zagłusza wszystko. Także zaszczekał pies, że przyszedł kurier i przyniósł mi paczkę. A w paczce był Hasselblad. Prawdziwy Hasselblad. Tak wygląda prawdziwy Hasselblad. Tak. Tak waży, tak wygląda. Do tego jeszcze jest, w paczce był jeszcze jeden dodatkowy obiektyw, taki długi do portretów. No, pierwsze wrażenie. Boże, jakie to jest drogie. Drugie, a jak ja to popsuję? A jak ja mu coś zrobię, to ja się nie wypłacę do końca życia. Znaczy, zestaw, który do mnie przyniósł kurier, to tak około 20 paru tysięcy złotych. Więc tak troszeczkę się zacząłem bać w tym momencie swojej decyzji, że jednak okaże się, że a jak nie sprostam, a jak nie ten, no to no, muszę zrobić o nim jakiś film, muszę zrobić z nim ciekawe zdjęcia. I tak zacząłem się do niego oswajać. Oswajać się z legendą, z aparatem, który jest tym najsłynniejszym, tak powoli. Najpierw odłożyłem na bok, obejrzałem instrukcję na YouTube, co nie robić, czego nie wolno robić z Hasselbladem. Później pooglądałem, co robić z Hasselbladem, jak robić nim zdjęcia. No, to jest bez sensu oczywiście, jak robić nim zdjęcia. No, zdjęcia się robi każdy aparatem tak samo, tylko nie to nim robi się trochę inaczej. Później, dopiero wreszcie, jak już tak się oswoiłem trochę, kliknąłem. Działa. O, coś widzę, coś ostrze. Dziwna ta skala. Mówię, że przestrzałem, że aha, w stopach. Ale to nie przeszkadza mi. To w sumie nie przeszkadza mi. Mogę ostrzyć. Wow, jaki obraz, jaki widok. I 2 tygodnie. Jutro muszę go odesłać. Jutro go pakuję. Tu jeszcze jest ostatni film w nim w tej chwili. Jeszcze pokazuję, że jeszcze mogę zrobić połowę negatywu. Czyli jeszcze mam 6 klatek do zrobienia, które dzisiaj jeszcze chciałbym dokończyć. I to jest tak, jak zacząłem się z nim oswajać, pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zrobiłem porównanie. Bo ja mam kopię Hasselblada, czyli Kijewa. Zrobiłem film na kanał analogowy o tym, który z nich jest lepszy. Oczywiście w samej obsłudze, w wygodzie, w pewności tego, jak się robi zdjęcia, to nie ma porównania, wiadomo, to jest klasyka, to jest oryginał, to jest wykonanie na najwyższym poziomie w tej powiedzmy ruskiej podróbie. To nie do końca to wszystko już tak chodzi, nie to wszystko tak działa, ale co najbardziej mnie zdziwiło, że w sumie zdjęcia z tej podróby i z tego to wyszły bardzo podobne. No, tak jak od razu było, pewnie masz bardzo dobry obiektyw, trafiło ci się, masz szczęście. No na pewno. Używając aparatów markowych, mamy powtarzalność wyników. W tej chwili, jeśli powiemy o obiektywach, jakie w tej chwili można kupić do aparatów cyfrowych, tam nie ma takich obiektywów, które są złe. Jeśli zapłaciłeś za niego właściwą kwotę, to na pewno dostaniesz właściwy obiektyw. To
czy jakość. Kiedyś to była różnica między takimi różnymi aparatami, obiektywami, zwłaszcza jeszcze jak to był blok wschodni, który produkował tylko dla bloku wschodniego, dla demoludów i w sumie oni musieli i tak to kupić, bez względu na to, jaka by była cena, jaka by była jakość, tak nie miałeś innego wyboru, byłeś skazany na Znita, Smienę, a jak byłeś profesjonalistą, to mogłeś kupić Pentagona Sixa, to już było coś, no ale jak byłeś takim naprawdę ten, to mogłeś kupić podróbę Hasselblada, czyli Kiewa 8.8. Natomiast ja do niego się tak mówię, powoli przyzwyczajałem. Zrobiłem tam ten film, to mi dało dużo, bo zrobiłem zdjęcia, już poczułem, że już jestem coraz pewniejszy. Nagrałem film o instrukcji obsługi Hasselblada, to już w tym momencie już byłem, wiedziałem, mogłem z zamkniętymi oczami, jak żołnierz karabin, rozebrać, złożyć go z powrotem, rozebrać, złożyć z powrotem. Dobra, jest dobrze. Można go tu otworzyć, a nie da się, bo się nie da otworzyć w tej chwili, bo jest negatyw w środku. I tak powoli zacząłem się z nim oswajać. Później zaprosiliśmy, raczej Dorota załatwiła, umówiła modelkę do zrobienia zdjęć. Pojechaliśmy, porobiliśmy jej zdjęcia z długim obiektywem. Ja jeszcze zdenerwowany, jeszcze mi nie przeszło ten nerw, że mimo wszystko ten aparat jest trochę dla mnie za drogi. Mi nie przeszedł. To jest tak jak kolega, który poszedł do salonu kupić sobie Astrę. No i wyszedł z salonu, kupił sobie, zamiast Astry kupił sobie Vectra, bo go tak przekonał ten sprzedawca. Ja z nim pojechałem na wycieczkę. Jejku, to było najgorsza rzecz, przeżycie w życiu. On od tego samochodu bał się odejść. Podjechaliśmy do knajpy, żeby coś zjeść. On zaparkował, mówi, nie, tutaj to nie, bo jak my wejdziemy, to nie będzie go widać. To muszę, nie, to wybierzmy, to o, tamtą knajpę może. Tutaj, o, tu jest hotel, to my postawimy go naprzeciwko hotelu, bo naprzeciwko hotelu zawsze ludzie tam patrzą, a tu w tej knajpie z okiem będę widział jeszcze samochód do tego. I stał przy drzwiach, przy drzwiach, siedział tak, żeby widzieć przodem i tak, a i tak. I tak, bo miał za drogi dla siebie samochód, tak samo jak to jest za drogi dla mnie aparat. Aparat musi być właściwy do użytkownika, czy do jego możliwości, do tego, żeby się z nim swobodnie czuć. Ja z nim dopiero zacząłem się od niedawno czuć swobodnie, praktycznie, nie wiem, od 3 dni. Ale wracając do tamtej sesji, w której nie byłem jeszcze spokojny, już zrobiłem, wyjąłem negatyw, mówię, może drugi włożymy jeszcze. Negatyw włożyłem do torby, zresztą do tej torby, włożyłem na dno. Dobra, ale nie, to wkładam aparat, obiektyw, trzeba coś poprawić, pociągnąłem, okazało się, że mi się negatyw rozwinął. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy, jak się rozwinął negatyw. To jest tak, jakby kartę wziąć i ją złamać na pół, czyli wszystkie zdjęcia poszły w diabły. Nie ma. Tak, jejku. Ale tutaj jeszcze, nie, może się uda, tu koc położymy, tu ten. Ja go jeszcze tam zwijałem, przewijałem, ale wywołałem go, wyszedł czarny. Zdziałem się następnego dnia rano o 7 do wywoływania, nie mogłem spać, czarny wyszedł. Ale już druga sesja, którą zrobiliśmy z Dorotą wspólnie, za pomocą tego samego portretowego obiektywu 180, wypadła już fajnie. No, to już na spokojnie. Ale to jest tak, przy takim aparacie, no co odróżnia fotografowanie Hasselbladem od fotografowania na przykład, nie wiem, od tym cyfrakiem, który mnie w tej chwili kręci, nagrywa. Odróżnia to, że 2 dni temu byliśmy na spacerze z Dorotą. Ja zabrałem Hasselblada, zabrałem jeszcze jednego analoga i poszliśmy na spacer. Mniej więcej po godzinie spaceru mieliśmy zrobione 6 zdjęć tym aparatem, z czego ja zrobiłem 4, Dorota zrobiła 2. Bo w momencie, kiedy masz taki aparat, masz 12 zdjęć, zaczynasz tak myśleć nad każdym tym ujęciem. Jeszcze tych zdjęć nie widziałem, bo jeszcze są, bo to jest tak, że ja go muszę odesłać, a zdjęcia będę pewnie dopiero pojutrze, w sobotę wywoływał, albo jeśli będę miał czas, pewnie bardziej w niedzielę, bo w sobotę nie wiem, czy będę miał czas. Także to, że takim czymś podchodzisz, ustawiasz, tak mierzysz światło, takim światłomierzem zewnętrznym,
takim w tym wypadku mierzysz światło, podchodzisz na przykład do modela, do twarzy, tu albo tam, sprawdzasz w cieniach, a nie w słońcu, powolutku, nie śpiesząc się. Następnie ustawiasz ostrość, nie, no jeszcze chwilka, jeszcze sekundka, jeszcze, a może tak, a może w tą stronę, a może lekko w tą stronę, a może trochę większą głębię ostrości mogę ustawić, a może 5,6 wziąć, nie, może 8 jednak będzie przysłona lepsza, a może jednak 5,6, nie, a może 4, 4, no śmiało, może 4 przysłone, nie no, 4 przysłone to będzie za mało, może wyskoczyć to nie, 5,6, zrobimy na 5,6, tak i tutaj ustawimy, ale w tą stronę kadr, to się tak powoli robi, z taką przyjemnością fotografowania. Na koniec naciska się spust. Musiałem pokazać. Tu jest negatyw, nie chce mi się go ten. To ja odepnę tył, żeby można było zrobić takie niby zdjęcie. No, wchodź, blaszka. No to jest cała procedura, żeby takim czymś zrobić zdjęcie. Uwaga, będzie zdjęcie zrobione, tylko bez filmu w tej chwili. Tak ustawiamy. Tożujemy, robimy, ustawiamy i nagle i zrobione zdjęcie. To jest, zdarzyło mi się kiedyś robić zdjęcia dla, czy nie wiem, czy tobie się zdarzyło robić zdjęcia dla samego przyjemności robienia zdjęć. To, że z tych zdjęć, ja później w sumie, to kiedyś taką, pojechaliśmy gdzieś, robiłem zdjęcia i mi się tak fajnie robiło, że w sumie nie miało żadnego znaczenia, czy te zdjęcia mi wyjdą, czy nie wyjdą. Najważniejsze dla mnie było samo fotografowanie, samo skupienie. To jest tak, co jest najważniejsze, czy dojść do celu, czy sama droga. Ja uważam, że sama droga dojścia do celu jest bardzo ważna. Tam ten cel, czyli gonienie króliczka, tak, ale czy gonienie króliczka, czy dogonienie go? Nie, no, droga do celu, czyli w tym wypadku sama przyjemność sfotografowania jest bardzo duża. Sam fakt, że ja wyjdę na zdjęcia i to w sumie z jakimś aparatem tego typu, bo cały czas miało to być o tym 2 tygodnie z Hasselbladem. Jak ja wyjdę z takim aparatem, czy ja wyjdę z takim aparatem się wychodzi tak, bardziej namaszczeniem się to robi zdjęcia, bardziej, ja wiem, jakby to powiedzieć, spokojniej, wolniej. To nie to, że ja się czuję w tym momencie profesjonalistą, mając taki aparat i ludzie się oglądają, co on ma w ręce, zwłaszcza jeszcze z tym długim obiektywem. I to, znaczy, to mnie w ogóle nie rusza, przyznam się uczciwie. To, znaczy, ruszało mnie to 20 lat temu. No. Uczciwie. 20 lat temu mnie to ruszało. Pamiętam, byliśmy na zlocie indiańskim poniżej Łodzi. Tam pojechaliśmy, był zlot indiański. Byli Indianie poprzebierani, jakieś tam wigwamy porobione. Ja miałem wtedy Canon, ale że wtedy jeszcze na filmie jeszcze aparat to był. Dołożyłem mu silnik u dołu, obiektyw miałem, o taki obiektyw miałem do niego założony. No i wszyscy mi pięknie pozowali, ponieważ myśleli, że jestem profesjonalnym fotografem, a ja wtedy nie byłem profesjonalnym fotografem. Wtedy robiłem zdjęcia dla siebie, ale od razu, jeśli tak, to, a nie, widząc taki sprzęt, to od razu uśmiech. Fajne. Tak kiedyś było. Dzisiaj też się jeszcze na to ludzie nabierają, że jeśli masz porządny sprzęt, to znaczy, że jesteś dobrym fotografem. To nie jest do końca prawda, aczkolwiek fotografowanie takim aparatem jest niewątpliwie wielką frajdą, bardzo wielką frajdą. I tak ten, tak 3 dni temu zacząłem się do niego przyzwyczajać, zacząłem się go nie bać już, nie bać się, że go uszkodzę. I w tym momencie ten spacer, kiedy szedłem i mogłem nim robić zdjęcia, przyciągnąć, powoli zrobić zdjęcia, on bardzo fajnie na szyi leży. Jak się go w ten sposób powiesi, teraz nie będę, znaczy nie, no da rady, bo mam mikrofon, o, to bardzo wygodnie się z nim spaceruje i fotografowanie dla przyjemności jest bardzo ważne, żeby nie zawsze lecieć za tym, co nas czeka, że ja muszę zrobić zdjęcie, które będzie jakoś tam cenne, jakieś bardzo ważne to zdjęcie będzie, że to musi być najlepsze.
Nie, to zdjęcie może być dla mnie, zdjęcie może być dla mojej przyjemności, zdjęcie może być po to tylko, żeby go pokazać na ścianie sobie powiesić. W ogóle zdjęcie może być takie, że zostało tylko w głowie, że zdarzyło mi się osobiście, jak jeździłem kiedyś do pracy komunikacją miejską i nie miałem aparatu na gminie ze sobą, zdarzyło mi się robić zdjęcia takie w głowie. Patrzyłem i robiłem takie łącie ptyk albo psztyk. I ono mi zapamiętywałem. Ja oczywiście ono później tu było, ale mogłem je wykorzystać w przyszłości. Robiąc w innej sytuacji, robiąc inne zdjęcie, pamiętałem tamto, mówię, o, ale jakbym i ten przesunięcie osoby, przesunięcie układ, to co ma zagrać tym wszystkim, to wszystko było dla mnie ważne. Dlatego nawet jeśli wychodzę na zdjęcia, które nie muszą być, czyli znaczy nie, ja źle zacząłem. Ja bardzo często, czy my z Dorotą, wychodzimy na zdjęcia dla przyjemności robienia zdjęć. A jak z tego przy okazji wyjdą zdjęcia fajne i ciekawe, to tak. Nie ma tego, że na siłę musi być dobre zdjęcie i staniemy tutaj, będę płakał, dopóki nie zrobię dobrego zdjęcia. Nie, dobre zdjęcie może być, ale nie musi, nie ma przymusu. Daje to pewną swobodę w fotografowaniu, swobodę wolności, ale też daje to możliwość eksperymentowania. Jeśli ja wiem, że ja nie muszę z tego spaceru przynosić żadnego dobrego zdjęcia, nikt mnie za to nie rozliczy, nie zabije, świat się nie zawali nagle, to ja w tym momencie zaczynam kombinować, bo może zrobić je inaczej. Z tego kombinowania w 90% nic nie wychodzi. Ale ja jestem na to przygotowany, jestem gotów na to, że z tego 90% nic nie będzie, zwłaszcza jeśli robię na cyfrze, bo jak robię na takim jak ten Hasselblacie, ja nie podziękowałem właścicielowi. Panie Marcinie, bardzo dziękuję, bo to jest pana Marcina. Ja wrzucę pod spodem link, jakbyście chcieli zobaczyć, bo ja zrobiłem kilka zdjęć. Wrzucę może galerię na koniec zrobionych zdjęć Hasselbladem. Jak wywołam oczywiście, jak będzie co z tego rzucić. Natomiast pod spodem wrzucę link do galerii pana Marcina, żebyście mogli, właściciela Hasselblada, żebyście mogli zobaczyć, jakie on robi zdjęcia tymi aparatami. Mówię tymi, ponieważ ma kilka Hasselbladów. Także, że można będzie sobie popatrzeć. Natomiast dlatego nie eksperymentowałem. To jest trochę tak drogi eksperyment, aczkolwiek jakbym miał go na dłużej, nie dwa tygodnie, to pewnie bym doszedł do tego, że chce mi się robić ciekawsze, inne, kombinować. Tak kombinuję czasami z cyfrą, z tego nic nie wychodzi, ale takie kombinowanie, czyli to robienie zdjęć dla samej przyjemności robienia zdjęć, bo to jest najważniejsze, przyjemność sfotografowania, nie przymus, daje to możliwość rozwijania się. No i tak z Hasselblada przeszliśmy na rozwój wewnętrzny fotografa, jaki może mieć z samego faktu wychodzenia i z aparatem na szyi, spacerowania. Znałem kiedyś myśliwego, który mówi, że on lubi pójść sobie do lasu ze strzelbą, bez amunicji. Idzie i tak, jest jakaś tam. I tak podejdzie sarnę, podniesie. Ale nie. On w sumie to mało strzela, natomiast dużo chodzi, sama przyjemność, że mógłbym. Podszedłbym ją. Zastrzeliłbym. Tylko po co? Zastrzeliłbym. To mu sprawia przyjemność. Takie pochodzenie po lesie i podejście zwierzęcia z sarny na przykład, czy jakiegoś innego, czegoś innego, nie wiem. Pamiętam o tym, jak opowiadał, jak sarny podchodził. Że na odległość strzału i wykonanie go tak jakby symulowanego mu wystarcza w zupełności do szczęścia. Tak samo jak mi fotografia wystarczy w zupełności do szczęścia to, że jestem w stanie zrobić jakieś zdjęcie, ale czasami jest tak, że wymyślam sobie zdjęcie, a później realizuję, ale to już jest inny problem. Natomiast tak jak na spacer się wychodzi, to się wychodzi z pustym planem, pusta głowa, nic nie ma, jest tutaj i nagle olśnienie. Wow, a może tak. Także zachęcam do
wychodzenia z aparatem bez przymusu, dla samej przyjemności, tylko wyjścia i robienia zdjęć dla siebie, ponieważ to powoduje, że fotografia jest cały czas pasją. No, tak jak dla nas. Fotografia pasją jest dla nas od 30 lat i cały czas sprawia i mi, i Dorocie przyjemność. I to nie to, że one muszą być gdzieś zrobione, tylko właśnie ta przyjemność z tego, że wychodząc na zdjęcia, z samego wychodzenia na zdjęcia, samego robienia zdjęć, czerpiemy dużą przyjemność, czego i Tobie życzę. Życzę Ci też, jeśli będziesz miał takiego znajomego, że ci pożyczy Hasselblada, to polecam. Polecam porobić im zdjęcia, bo to jest, kurczę, niezapomniane wrażenie. Do końca życia będę pamiętał, jak miałem pożyczonego Hasselblada i mogłem nim robić zdjęcia. Jeszcze raz, Panie Marcinie, bardzo dziękuję za pożyczenie. Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, w sumie o niczym. Dziękuję patronom za to, że są i do zobaczenia. Cześć. Thank you.